Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wam niż jadę, tak, jestem. Głupie drzwi. Spanikowałam, dlaczego one nie chciały mi się otwierać? O! Krzesiwo. Ale zaraz, to mamy do... Au! Świa! No, au, au, au! To rozumiem, że mamy tu iść. Dobra, robi się strasznie niebezpiecznie. Ale na szczęście mam... O nie. Przeskakujemy. Au! Jezu, to jest straszne. Tak, to naprawdę jest okropne po prostu. Ale... O, cholera. Gdzie mam iść? A, to są schody. Dobra, myślałam, że tu wszędzie jest tylko przepaść, ale są schody, okej. Wszystko obrasta tym wstrętnym, czerwonym czymś. I o cholera, zaraz jak tu coś się pojawi, nie chcę już przeszukiwać tego miejsca. Ała! Nie chcę już tego miejsca przeszukiwać, nie. Ja chcę się stąd wynosić. O, właśnie. Czy to jest... Tak, to jest czas chyba na zrobienie miksturki. Teraz. Dobra, trzeba się ogarnąć i się skupić. Mamy tak. Co my mamy? Te rzeczy. Wiadro. Słoik. Nie wiem. Rozumiem, że mam coś ze słoikiem zrobić, tak? Podgrzeć go. Dobra, mam nieukończony tonik. Teraz... Nie? A, nie pomoże wydobyć truciznę. Aha! Zaraz, zaraz, to do tego to raczej były nam potrzebne te... szczątki, bądź kość, tak? Kość w proszku. Za mojego dzieciństwa były takie te kości w proszku. Oranżatki jakieś. Takie mocno kwaśne, wstrętne. I był lizak do zjedzenia. Jeszcze bardziej wstrętny i plastikowy. I tak, zaraz. To dalej jest nieukończone. Mamy to może zmielić? A, zaraz. Zmielić to pewnie do słoika. No, nie? O, właśnie. Myślałam. Mielimy. Nie no, zestaw małego chemika i... Nie wiem czego. Jest. Mamy tonik. Ukończony prawdopodobnie. Teraz chciałam iść. Tu mam iść? O, świetnie, świetnie. Do tamtego. Au. You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, feed me the tonic. Then use the saw to remove my head. So? As the tonic begins to work, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, the serio w to wierzysz? As you enter the gate, Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to ask. O nie, o nie, 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 nie. Dlaczego mi się wyłączyło? Oliwa, gdzie jest oliwa? Napełnijmy to. Zaraz. To miejsce... Do czegoś ma mi służyć? O, dobra.
Piła do kości. Ciekawe, po co ona nam się przyda. Na pewno nie... A może to i lepiej, skoro tu jest tyle krwi. Na pewno nie mam zamiaru użyć tej piły na jego głowie. Nie, aż skąd? Dlaczego ja nie mogę tu? To miłe. Au! Ej, to ja chciałam ci podać tonik, a ty mnie tak potraktowałeś? Nieładnie. Dobra, głowa, szybko, szybko. Głupio się czuję. Cześć, dzięki. A czarny ekran wbrew pozorom... Dobra, weźmy ją. Czarny ekran wbrew pozorom bardzo działa na wyobraźnię. I zaraz rozumiem, że... Au! Chyba teraz mam do tego portalu iść tam. Jakiegoś. Co, on teraz się otworzy? Cholera, szybko, 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 tu? Nie, to jest prezbiterium. A może właśnie... Tak, bo tam się szło przez prezbiterium chyba. Chyba. A może nie? Ja już szczerze mówiąc niewiele wiem i niczego nie jestem pewna. Zaraz. Nie wiem. Au, au, au. Te drzwi są zamknięte. I słyszę niespokojną muzykę niestety. Dobra, może najłatwiej to będzie wszystko jakoś... Au, przebiec. Nie wiem, czy tutaj. Ale spróbuję być tutaj. Dobra, zamkniemy za sobą drzwi. O, nie, nie, nie. Nie. Nie idę tu. Nie, ja uciekam. Cholera jasna. Co, on zniknie zaraz? A może na przykład mam tak zrobić? Poczekamy tutaj, aż to się uspokoi, co? Dobry jest to pomysł, czy taki średni? No, ciągle z tym czerwonym paskudstwem tutaj siedzę, więc... Nie wydaje mi się, by nasz Daniel się uspokajał, patrząc na to wszystko. Kurwa. O, może mogę tu się na przykład jakoś schować? O, dobra. Spróbuję w ten sposób. Ciekawa jestem, czy on patrzy w górę. Nie, ja nie chcę na niego patrzeć. Nie można chyba na nich patrzeć zbytnio. O cholera. No cóż, były sobie drzwi. Może zaraz pójdzie sobie. A jakbym ja tam teraz... Szybko. Nie wiem, co zrobiła. Przemknęła? Nie. Spokojnie, spokojnie. Patrzy się w ścianę. Czy niebezpieczeństwo minęło? Tak jakoś ciszej jest. Dobra, on poszedł pewnie tam sobie dolne partie tego miejsca zwiedzać. Dobra, to szybko. Au. Szybko spróbujmy się przez to przedostać. Mam nadzieję, że drugiego stwora już tu nie będzie żadnego. Mam małe wątpliwości, czy dobrze idę. Zaraz, to wcześniej było zamknięte. Zaraz, zaraz. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and
What is a life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded... I właśnie... I to jest... Zaraz, czy ja mogę na przykład dorzucić młotkiem i... ryby młotek jakoś wsadzić? Może kamieniem? Znaczy... W ogóle to chciałam wcześniej też powiedzieć, tu było krzesiwo gdzieś, ale to nie to. Kamieniem. O dobra, mogę kamieniem. Chciałam powiedzieć, że to jest trochę takie niefajne nie lubić bohatera danej gry. I tutaj już od dłuższego czasu naszego głównego... Ała! Bohatera ja po prostu coraz bardziej nie lubiłam i... Co ja tam zrobiłam? Było boom jakieś? Mogę zobaczyć? Szkody? Ja go tak coraz bardziej nie lubiłam, no i... I to dziwne uczucie. Dobra, zatrzymałam mechanizm. Czy ja potrzebuję wziąć oliwę do czegoś? Nie wiem, chyba nie. Przynajmniej nie mam do czego. No nic. To lecimy tu, mając nadzieję, że nic strasznego nas nie zaatakuje. Tu? Nie pamiętam, gdzie był ten portal w sumie. Ale liczę, że tu, raczej tu. O, drzwi uchylone, jak zapraszająco. Zaraz tu. Dalej ta elektryczność sobie śmiga, ale... Tak, tak. Miejsce na kulę, to wiem. Czyli co? Układamy. Dobrze, czyli tak. Mam nadzieję, że to nie ma żadnej jakiejś kolejnej... Aha. Klej do... Aha, dobra. No klej, no jak widać może być co innego, smoła, cokolwiek. W ogóle zobaczcie, no zbieraliśmy różne kolory tej kuli. A i tak wychodzi taka błękitna. Ciekawe co by się stało, gdybym w ogóle umieściła tu głowę zamiast kuli. Ale ładna jest. Ta kryształowa kula. Dobra, promyczek, raczej nie promyczek nadziei. To patrzę się skierował. Dobra, rozumiem, że mam tu biec. I to chyba w trybie jak najszybszym. Grupowe sanktuarium. I czuję, że naprawdę zbliżamy się do końca gry. Płakałaś, szczerze. Nie no. Podłym człowiekiem kierujemy, ale to nie zmienia faktu, że nie chcą tu umrzeć, jak głupia. O, dźwignia. I co? O, dobra, tu chyba mam biec. Pomieszczenie z jakimiś hieroglifami i notatką, dobra. August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. Now, I merely await my death. I am too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. Człowieku, już nie jęcz nad swoim losem. Sam go sobie zgotowałeś. Co ja mam tu zrobić? Ołtarz jakiś. O, kurwa. Au, au, au. Zaraz. A to? To mnie też dźgnie? Nie wiem. Tu... Aha, dobra, czyli jeszcze po drugiej stronie.
I podobna sala. To mogę dotknąć? Nie. Właściwie to jest dziwne, że dotykamy jakieś dziwne rzeczy. To tak miało być. Ja bym łapy bezsensownie nie pchała, gdzie się tylko da. Co mam to jeszcze obejrzeć? Nie wiem. Nie wiem, co mnie czeka tak naprawdę tu. A, tu nie mogę. To co, mam wracać? Drzwi nie chcą się otworzyć. I co mamy w zadaniach? Wskazówki? Nie. Dźwignią może? Nie. Bo już ją wykorzystałam. No nie wiem. Tu wydaje mi się, zrobiłam co miałam zrobić, tak? No nie chcą się otworzyć, to widzę. Tu? Nie wiem. Co to? Też jakieś takie o... I? No nie chcą się otworzyć, to co mam tu? Tu nie mogę. O co chodzi? Nie ukrywam, że nie podoba mi się to, że one się nie otwierają. W każdym razie... Nie wiem. O, wyszła. Coś się dzieje nie tak. Nie wiem, czy to ma tak być. Wstawaj, wstawaj. Światełko może ci pomoże. No. Dobra, to nam strasznie spada. Ale nie wiem. Nie wiem, ludziska. Co ja mam tu w zasadzie zrobić? W uszach nam dzwoni. Patrzę, że się wcale przewalił. O, jest. Wszystko się zmieniło. O, kurwa. Ale drzwi przynajmniej są otwarte. Czyli... Dobra. Ała. No, pięknie odbywam, pięknie. I nawet nie wiem dlaczego. Jakieś wielkie wrota, co? I co? Teraz nagle coś tu dało. Aha. Czyli zdrowie psychiczne po prostu musiało mi odpowiednio spaść, bym mogła je otworzyć? Miałam macać jakieś dziwne ołtarze. Aha. To ma tyle sensu. O. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Co ja mam zrobić? Out. Aha. Mogę zburzyć kolumny? Nie wiem. Spróbujmy. Nie. Jedna wyglądała na jakąś niestabilną. I... Zaraz. A może mam... użyć jego głowy? Aha, nie. Portal nie został jeszcze otwarty, czyli mam czekać, aż to się otworzy. Ale ja nie wiem, czy ja chcę czekać, aż to się otworzy. Mogę jak... Au! Ła, kur... Dlaczego to tak się robi? To jest dziwne. To jest przerażające. Nie, no bo w sumie nie mam nic takiego. Może mogę to jakoś... Nie wiem, nie wydaje mi się. Czy te kamienie przyspieszają? Czy to już tylko takie moje myślenie życzeniowe? Nie no, przyspieszają na pewno.
mogę wrócić? Domyślałam się, że nie mogę. I w sumie szczerze, to może nawet dobrze. To może mam pomacać portal, nie? O kurwa. Mam to dotknąć? O nie, au! Zaraz, o nie. Co? Jak lampkę wyjmę? I co się dzieje? Dobra, on wszedł w ten portal. A co się Danielowi dzieje? O nie, chyba go mrok pochłania. Znaczy w sumie dobrze mi tak. W sumie nie jest mi to szkoda. Należało mu się. Mogę teraz na przykład kolumnę zawalić? Nie. I teraz pytanie, czy ja umarłam, czy to jest po prostu złe zakończenie? Chyba się zaraz dowiem, co? Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Czyli mamy zakończenie gry. Jest to koniec. Dobrze wiedzieć. Taki trochę dziwny, ale w sumie najlepszy, jaki mogłabym sobie wyobrazić. Bo Daniel naprawdę okazał się nienormalny i w sumie nie jest mi go szkoda ani trochę. Zastanawiam się, czy jakby ten portal się szybko otworzył i zamiast go dotknąć, a no, włożyłabym tam tą głowę Agrippa, to czy coś by się z tym zmieniło? Ale w sumie nie wiem. Podoba mi się takie zakończenie, jakie właśnie zobaczyliśmy. I wiecie, co to oznacza? Tak, to jest już koniec serii. I szczerze mówiąc, myślałam, że jak już zagram w Amnezję, to będę się jej bardziej bała, ale widać, że za dobrze ją poznałam, może obrosła za dużym mitem, żeby, wiecie, dała radę mnie obecnie wystraszyć jakoś mocno. Ale gra, muszę przyznać, naprawdę jest dobra, nawet po latach robi wrażenie. A więc no, grało mi się fajnie, w sumie nie męczyłam się, to dla mnie zawsze na plus. Dlatego też Machine for Pigs spróbuję także nagrać. Nie wiem, jak to będzie, bo oglądałam z niej o wiele mniej różnych nagrań. To też tam to już się pewnie będę gubić. Ale na razie to tyle z mojej strony. Jak zwykle dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!